Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Moim państwa gościem jest zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, brygadier Sławomir Graczyk. Panie komendancie, jak można było podsumować 2016 rok w komendzie w Kamiennej Górze? To był rok, w którym było zdecydowanie mniej interwencji niż w roku 2015. W roku 2016 mieliśmy 760 interwencji. W tym samym czasie w roku 2015 było 1272 interwencje, czyli odnotowaliśmy spadek interwencji o ponad 500 zdarzeń. To znaczy, że w roku 2016 było mniej pożarów traw, było mniej zdarzeń związanych z podtopieniami, było mniej wyjazdów do interwencji związanych z silnym wiatrem. Ta mniejsza ilość wyjazdów przełożyła się również na mniejszą ilość ofiar. Jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, w roku 2016 było to tylko 4 ofiary śmiertelne, tylko albo aż. Ale porównując to do roku 2015, gdzie było tych ofiar w wypadkach głównie 13, no to widzimy zdecydowany również spadek. Jeżeli chodzi o ilość rannych, to w tych latach ostatnich to się kształtuje podobnie. Ilość osób, gdzie karetki pogotowia po naszych zdarzeniach odwożą pacjentów do szpitali, to się kształtuje na poziomie około 80-70 osób i od lat to się utrzymuje na tym samym poziomie. No i to, że mieliśmy mniej interwencji w roku 2016, przełożyło się bezpośrednio na finanse komendy. Wiadomo, mniej interwencji, więcej pieniążków zostaje w naszym budżecie. Pozwoliło to nam na zakupy sprzętu. Kupiliśmy nowe pilarki spalinowe, 2 sztuki. Kupiliśmy nowoczesne aparaty powietrzne. Zainwestowaliśmy w nową armaturę wodną, nowe prądownice, nowe węże, nowe pompy, szczególnie taka pompa zanurzeniowa elektryczna, bardzo dla nas przydatna. Wiadomo, dzięki oszczędnościom samochód strażacki, wóz bojowy spala około 35 litrów paliwa na godzinę. Także jeżeli mieliśmy 500 interwencji mniej, to przełożyło to się bezpośrednio na nasze finanse, pozwoliło to nam na pewne dodatkowe zakupy, nawet takie nieplanowane w roku 2016. Panie komendancie, ale też z tych pieniążków remonty przeprowadziliście. Tak, przeprowadziliśmy remonty. 6 listopada minęło 10 lat, jak my mieszkamy tutaj, funkcjonujemy w nowym budynku. Oczywiście to nie tylko Państwowa Straż Pożarna, bo jest to budynek, w którym mieści się również z powiatowym lekarzem weterynarii. Jest tutaj zarządzanie kryzysowe, czyli jeden z wydziałów starostwa powiatowego. No i funkcjonuje z nami również oddział pogotowia ratunkowego. Jesteśmy już tutaj od 10 lat. Ten budynek trzeba było poddać pewnym remontom, także własnymi siłami, czyli strażacy własnymi tutaj siłami odmalowali wszystkie pomieszczenia, położyliśmy nowe tynki strukturalne na wewnątrz komendy. No i cały czas prowadzimy inwestycję związaną z wymianą, modernizacją sieci elektrycznej. Tutaj ten budynek od początku nie miał sprawnego rezerwowego zasilania. Dzięki przychylności władz naszego powiatu, radnym powiatu, którzy przyznali dodatkowe na ten cel środki. Modernizujemy nasze rezerwowe zasilanie tak, aby w momencie zaniku prądu ten budynek był niezależnie funkcjonował, niezależnie miał zasilanie prądowe z agregatu prądotwórczego. Również to zostało w roku 2016 przeprowadzone. Panie komendancie, zdradźmy takie troszkę plany na 2017 rok. Rok 2017 to przede wszystkim dla nas będzie nowy program szkolenia. Strażacy, jeżeli nie wyjeżdżają do akcji, to się szkolą. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych strażacy mają zajęcia podobne do zajęć w szkole. Są dzienniki szkoleniowe, są programy szkoleniowe, są sprawdziany teoretycznej wiedzy, wiedzy praktycznej, sprawności sportowej. Strażak cały czas się szkoli. Oprócz tych codziennych szkoleń są szkolenia jeszcze takie miesięczne, tak zwane ćwiczenia na obiekcie. Typujemy obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, w których się raz w miesiącu szkolimy wspólnie z jednostkami OSP.
udajemy się do takiego zakładu przez 3 dni, czyli 3 nasze zmiany służbowe ćwiczą na takich obiektach. Raz w miesiącu jest inny obiekt. Poza tym raz w roku odbywają się szkolenia jeszcze takie w sile kompanii, czyli duża ilość strażaków, gdzie ćwiczymy ratownictwa specjalistyczne, tak zwane ćwiczenia powiatowe. Tutaj do tych ćwiczeń, w tych ćwiczeniach uczestniczą gminne i powiatowe zespoły reagowania kryzysowego i takie ćwiczenia w tym roku, w miesiącu wrześniu odbędą się w Marciszowie. To znaczy mówimy o roku 2017. Odbędą się w Marciszowie, będziemy ćwiczyli również różne epizody z różnymi wątkami ratowniczymi. No, szczegóły na pewno będziemy o tych ćwiczeniach jeszcze dużo mówić i będziemy tutaj robić różne reportaże. Dużą grupę przeszkoliliście Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak, no, szkolenie ochotników jest wpisane w naszą ustawę. My tutaj wielką wagę przykładamy do tych jednostek. 15 jednostek na terenie powiatu. 5 włączonych do krajowego systemu ratowniczego. To jest naprawdę duża grupa ochotników, którzy nas wspierają przy działaniach, szczególnie tych długotrwałych działaniach. Są jakieś działania powodziowe, duże zdarzenia na terenie naszego powiatu, to bez tych jednostek byłoby ciężko. Oni nas bardzo wspierają, my ich szkolimy. W soboty, w niedzielę odbywają się szkolenia. Jest program opracowany tych szkoleń na kolejny rok. Również podstawowe szkolenia specjalistyczne dla ochotników prowadzimy tutaj w weekendy. Panie komendancie, był pan w Ogorzelcu na uroczystości przekazania wozu strażackiego. W gminach doposażają się, myślę, o tych wozach. A jak jest u was ze sprzętem? No, sprzęt u nas jest w miarę nowoczesny. Mamy 3 nowoczesne wozy gaśnicze. Ostatnio wymieniliśmy samochód dowódczo-rozpoznawczy. Kilka lat temu nowy samochód operacyjny. Plany są oczywiście wymiany. Najstarszym samochodem ratowniczym, który u nas jest, to jest podnośnik hydrauliczny. No, to jest wydatek rzędu 2 milionów złotych. My tutaj cały czas do naszych jednostek nadrzędnych, czyli do Komendy Wojewódzkiej, do Komendy Głównej interweniujemy, że ten samochód jest bardzo stary i wyeksploatowany. Jest potrzeba nowego podnośnika, koszty są ogromne, na pewno nie do udźwignięcia przez nasz powiat, przez nasze tutaj władze samorządowe. To musi być jakiś zakup centralny i jest program modernizacji Państwowej Straży Pożarnej, również Policji, w ogóle całej służby podległej MSWiA, czyli Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Została ta ustawa uchwalona przez Sejm. I częścią tego jest wymiana samochodów Państwowej Straży Pożarnej, również wymiany umundurowania. Tutaj możemy powiedzieć, że w roku 2017 rozpocznie się modernizacja umundurowania. Charakterystyczne takie żółte mundury, które będą strażacy nasi wymieniali, czyli te nasze czarne nomeksy, które w tej chwili widzimy przy akcjach ratowniczo-gaśniczych, zostaną wymienione na żółte umundurowanie. Ono jest bezpieczniejsze dla strażaków, lepiej dopasowane. Nowocześniejsze. Nowocześniejsze. Wszyte w te umundurowanie już są szelki bezpieczeństwa, takie służące do pracy na wysokości. Dużo modernizacji. Na pewno strażak w tym ubraniu będzie bezpieczniejszy. Panie komendancie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.